Kwieciarnia była ich prawdziwą pasją i taką nosiła też nazwę. W nocy z czwartku na piątek ktoś podpalił kwieciarnię w Zabrzu. Monitoring nagrał, jak przed pojawieniem się płomieni ktoś kręcił się w pobliżu zabudowań. Te spłonęły niemal doszczętnie, a właściciele proszą teraz o pomoc w odbudowie. Paweł Jędrusik. Dziś szkody widać gołym okiem, a właściciele są zrozpaczeni. Kwiaciarnia wprawdzie była ubezpieczona, ale szkody, które spowodował pożar, są o wiele, wiele większe. W miejscu, w którym stoimy, znajdowała się altana drewniana, w której mieliśmy taki magazyn i można powiedzieć dzienny sklepik. Od zewnętrznej strony został podłożony ogień. Pani Joanna wraz ze swoim mężem prowadzi kwiaciarnię od 6 lat. Ta jest dla niej i męża całym życiem, skąd też wzięła się nazwa pasja. Moment podpalenia zarejestrowały kamery monitoringu, które zamontowało małżeństwo. Na dobrą sprawę spaliło się wszystko. W czwartki mamy zawsze dużą dostawę kwiatów ciętych, których ani jednego praktycznie nie dało się uratować, nie był użyteczny, że tak powiem. Spaliły się sadzonki, spaliły się przeróżne doniczki plastikowe, metalowe, drewniane koszyki, co mieliśmy, ziemia, kamyczki, gryz taki ozdobny, po prostu wszystko. Teraz kwiaciarnia próbuje jakoś funkcjonować na pobliskim parkingu. To tam w samochodzie dostawczym można kupić kwiaty i wesprzeć poszkodowaną rodzinę. Że mamy wspaniałych ludzi, którzy nie patrzą na naszą krzywdę, która poszła, nie, że pomogli nam niesamowicie, przychodzili na różne sposoby, kupowali te kwiaty, że bardzo im za to dziękujemy. Sprawa podpalenia została już zgłoszona na policję. Ta apeluje do mieszkańców, którzy mogą mieć informacje na temat sprawcy, o kontakt. Policjanci zabezpieczyli w tej chwili już kilka nagrań z monitoringu. Wiemy, że prawdopodobnie był to mężczyzna. W tej sprawie zostało przeprowadzone szereg czynności procesowych, w tym oględziny z udziałem biegłego. Przyjęte zostało zawiadomienie. Trwają działania policyjne zmierzające do zatrzymania sprawcy tego przestępstwa. Właściciele szacują, że łączne straty to ponad 200 tysięcy złotych. Teraz proszą mieszkańców o wsparcie i wpłaty na portalu Zrzutka pod hasłem Odbudowa kwiaciarni. Udało się już zebrać ponad 12 tysięcy złotych.